Wszystkim z tej strony Elf TV, gramy sobie w Minecrafta. Jest tutaj, jesteśmy w serii Minecraft Prawdziwe Życie i jest noc. Czyli potwory tutaj będą. Chociaż nie widzę ich nigdzie, gdzie oni są? No powinny być potwory. O, tam jest pająk na przykład. Idziemy spać. I moi drodzy, pokażę wam coś. Teraz do każdego domku, każdy domek ma swoją skrzynkę pocztową. Dałem tutaj taką zmianę. I pokażę wam, możemy wrzucać, jeżeli chcemy coś wysłać. Jest też... O, albo... To sobie weźmy tą dźwignię. Nie ten. Właśnie nie wiem. Tu... właśnie nie wiem, co zrobimy z tymi dźwigniami. Na rynku właśnie była. Tu jest rynek, ale jeszcze był drugi. Właśnie to są dwa rynki. To jest ciekawe. O! Czekajcie, to sobie wezmę. Na rynku. O, tu jest jeden rynek. A, to było chyba na tym, co byliśmy. Tak, to było na tym, co byliśmy. Nie zauważyłem tego. Tu. I tu możemy na przykład wrzucać jakiś list i to dojdzie tam do kogoś. O, jakiś filarze chce ze mną handlować. Tylko, że nie mam... Ale w sumie to moglibyśmy sobie kupić nawet. Jakieś takie rzeczy. Bo w sumie moglibyśmy kupić sobie tą sadzonkę. To jest ta sadzonka i potem sadzić sobie te drzewo. Ale nie, no nie mamy szmaragdów niestety. Nasiona buraka też moglibyśmy właściwie, no. O, tu jest jeszcze jakiś bibliotekarz. Zobaczymy, co on sprzedaje. Papier kupuje. Ale nie no, dolarów mu nie sprzedamy. Zbyt mało dolarów. On chce dolary za szmaragd. Ej, to jest taki kantor trochę. Ej. Dolary za szmaragdy. No to już wiemy, ile kosztuje szmaragd. 24 dolary. No, nie wiem, czy to jest w sumie dobry ten, ale w sumie okej. 24 dolary kosztuje szmaragd. Za 9 szmaragdów możemy kupić biblioteczkę. Przecież to się nie opłaca, bo zobaczcie. Moglibyśmy sobie kupić za dolary tutaj mieć te dolary i sobie kupić taniej biblioteczkę, no ale on tak tutaj handluje. Oj, do każdego... Oj, dźwignię tutaj postawiłem. Właściwie moglibyśmy ją tu zostawić, ale no nie wiem. Nie wiem właśnie, nie wiem czy... Piszcie w komentarzu, czy macie jakiś pomysł, co możemy zrobić z tą dźwignią. I tak, zrobimy sobie... O, tu jest ten ul. Nie ma w nim miodu. Bo te pszczoły chyba nie pracują z tego, co mi się wydaje. Albo pracują. Czekajcie. A tymi chyba mleczami można karmić pszczoły, nie? Tak, nakarm. Jak... Nakarmimy drugą pszczółkę, to będzie, to będziemy mieli małą pszczółkę. O, tu jest druga. Pszczółko, pszczółko, patrz. Dobra. O, chodź pszczółko. Dobra.
karm. Będziemy mieli małą pszczółkę. Patrzcie, mała pszczółka. Patrzcie. Taka mała pszczółka, dobra. Ale trzeba im te kwiatki posadzić. Krzaki róży tu. Jak najbliżej tego ula. Ej, one to też chcą jeść? No to nie wiedziałem. One chcą jeść nawet takie kwiatki. A te? Teraz już ich... O, nakarmię. To małą się da nakarmić. Dobra. Musimy je karmić. Będziemy mieli wtedy dużo pszczółek. Nie chcę jakichś uderzyć. Wtedy one się zaczynają denerwować. Dobra. O, mamy tutaj strzały ze szkieletów. Strzały ze szkieletów. I moglibyśmy zrobić sobie kopalnię. Hej, patrzcie na golema. Gdzie on idzie? Nie wiem. Gdzie on? Może tu jest jakaś jaskinia? Nie, nie ma. Nie ma żadnej jaskini. No dobra. Nie ma żadnej jaskini. Możemy sobie w sumie zrobić kopalnię. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Zrobimy sobie kopalnię. Tylko czy mamy węgiel? Nie mamy węgla. Poczekamy. Musimy trochę poczekać też. O, pierwszy poziom zdobyłem. Zastanawiam się jeszcze nad tym poziomem trochę. Tam, jak tutaj, zastanawiam się, czy... No, zobaczymy jeszcze, co tam zrobię z tym poziomem. Dobra, siekiera. O, tu sobie, tu jest nasz osiołek i nasz konik. Właśnie, super. Dobra. Okej. Okay. Coś musielibyśmy zjeść. No problemy tutaj. Na farmę możemy iść. Tylko, że na farma wiecie, no. Tutaj trzeba byłoby robić tak. Cztery ziemniaki mamy. Z tej farmy. Tylko, że to trzeba byłoby sadzić jeszcze. O, siedem teraz. Tu mamy, o, pszenica jeszcze jest, a tutaj nasiona. Te ziemniaki moglibyśmy sadzić. Pszenica właściwie też. A żeby dostać nasionka, w tej trawie są jakieś nasionka właśnie. Tu są nasionka. Te nasionka jeszcze się mogą przydać do karmienia kurczaków. I tak, dziękuję wam widzowie za 1000 subskrypcji. Mam już 1000 subskrypcji. Dziękuję wam za to, że udało nam się razem, no bo właściwie osiągnęliśmy to razem. Gdyby nie wy, to nie miałbym 1000 subskrypcji. No, cieszę się z tego, że... O, tu jest pszenica! Moglibyśmy kupić odkupić ją. Dobra, kupujemy? Wiecie co, może na razie nie. Idźmy do kowala. Przepalimy to w jego... Chociaż nie powinniśmy tak robić. Możemy w sumie od niego kupić piec. Tylko, że to też kosztuje. Albo kupimy sobie na przykład recepturę na piec. On nam pokaże, jak go stworzyć. Nauczy nas.
Patrzcie, patrz jak się na, patrz jak się na nas tutaj patrzy, no bo jego tutaj piec, no niezadowolony jest. Mówi, że będzie dawał większe ceny, jak będziemy coś od niego chcieli. Nie fajnie. Węgiel ci sprzedam, nie martw się. No nie wiem, czy nas będzie chciał nauczyć. No, spytałem się go, no, ja, że chciałem, żeby on nas nauczył robienia tego pieca, ale niestety się nie zgodził, bo korzystamy tutaj z jego bez pytania. Dobra. I czekajcie. Co on tu ma? Patrzcie, jakie fajne rzeczy, no. Wziąłbym to, ale nie mogę. Bo jak golem się dowie, to mnie rozniesie. No nie, noc już jest. Patrzcie, każdy villager ma tutaj. Jeszcze do nich żadne przesyłki nie przechodzą. Nie przychodzą. Do nas może, no, no na razie jeszcze nie przychodzi nic. Moglibyśmy do kogoś coś wysłać może, ale no... Nie wiem. Co to jest za dźwięk taki? Chyba szlam gdzieś jest. Nie, to te... To ten ul taki dźwięk wydaje, że jest... Miód w nim jest, podoba mi się to. Możemy go wziąć, tylko że jest problem, bo musimy mieć do tego ognisko. Wiecie co? Robimy ognisko. Dobrze, zrobimy ognisko. No, ten piec jednak będzie potrzebny. Piec jednak będzie potrzebny. Dziewięć tych potrzebujemy bruków. No dobra, to może, moglibyśmy nawet zrobić. Ognisko. Jak się robi? Ognisko. Tak albo tak. Tego piachu to nie zdobędziemy na 100%. Węgiel byśmy potrzebowali. Ale wiem, że może być to węgiel drzewny. To pójdziemy może po bruk. Po bruk pójdziemy. O, tutaj. Tu moglibyśmy zrobić w sumie kopalnię. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myślicie. Nie tam. 9 tego byśmy potrzebowali. I będziemy mieli ognisko. Dobra, idziemy do domu. Mały mamy ten dom, wiem. Ale spokojnie, powiększymy go. O, papier możemy robić, ale nie, nie róbmy, bo chcę tam trzcinę posadzić. Gdzie damy piec? Właśnie tu już nie będą się mieścić rzeczy nam. Albo mam pomysł. Dobra, tak. Tak będzie. Nie tak, o. I tak. Dobra. Ognisko będziemy mieli i zrobimy sobie... No w tym odcinku nie zdążymy zrobić tej kopalni. Ale trudno. Ognisko. Węgiel drzewny właściwie mógłby się robić.
O, ognisko, ale jedno wystarczy. I jeszcze klapa. Klapa. Ale tu jest klapa. Drewniana zapadnia. Dwie nawet mamy. To fajnie. Jedno możemy użyć na przykład do piwnicy. A jedno do ogniska. Pszczoły nie będą się teraz zdenerwowały, jak im zabierzemy ten miód dzięki ognisku. Dobra. Dam im tutaj, a przez tą klawę, przez ten. Nie wiem, czy to robimy tak, żeby to tak przychodziło. Nie, może. Ta klapa ma dziurki. Nie wiem, nie, dobra, nie róbmy, żeby tak przychodziło, bo one... Nie wiem, że w Minecrafcie to tak może być, ale w prawdziwym świecie to tak nie mogłoby być. A to jest w końcu Minecraft prawdziwe życie, więc... Okej. Zobaczymy, czy przez to też będzie przechodziło. Dobra. Przez klapę przechodzi. Nawet przez pełny blok przechodzi. Zobaczcie. No, przez pełny blok też przechodzi. Pójdziemy sobie po butelkę. Ze szkła możemy mieć butelki. To piasek właśnie potrzebujemy. O, Enderman. Ale z Endermanem to jeszcze nie zadzierajmy. Przecież perły możemy od niego mieć. Przydałyby się, ale no... Nie będziemy mu tutaj nic robić złego. Bo on jest silny bardzo. Te klapy przepalmy może. Dobra, przepalają się. Będziemy mieli szkło. Okej. Szkło będziemy mieli. W tym domu już nie mieszczą się za bardzo rzeczy, no. Widzicie? Tutaj jest crafting table. Tu jeszcze mogłoby być tu. Ale to, patrzcie, jak byłoby ciasno. Jeszcze w sumie tu może coś być. O, tutaj. Jakieś rzeczy. Albo dodamy łóżko piętrowe. Ej, i wtedy będzie więcej miejsca. Tu będzie. Ale... Wiecie, powiększymy sobie ten dom. Szklana butelka. Dobra, tutaj im zasłonimy. Dobra. Co? Denerwują się! Uciekajmy. Nie. Nie. One mnie urządliły, a one nie mogą tak urządlić, bo one wtedy giną. A mała została pszczółka już. Wściekłe się, widzieliście to? Też nie żyje. Urządliła mnie. O nie, a tam były trzy pszczółki i chyba one mnie wszystkie urządliły. Widzowie... O, jest! Jedna! Jedna się ostała. O nie... Ej, ale dlaczego to tak działa? Czyż było tutaj nad tym ulem? Jest dym. Może to musi być od ten... Nie... Też chyba w ogóle nie ma żadnych pszczółek. O nie. Ojeju, szkoda. Nie udało nam się. Ojej. Nie fajnie. Biedne pszczółki, no. Ale to był błąd gry, mi się wydaje, bo... Chyba... No nie no, jeżeli leciał dym...
Może są jakieś pszczółki. Nie, nie, nie ma już chyba pszczółek. Dobra. W następnym odcinku dokupimy nowe. Nie martwcie się, widzowie. Nie martwcie się. Dokupimy nowe. Pa, pa!